Hej, witajcie z Seversji, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Undertale. Moi drodzy, tym razem udamy się do Snowdin. Jesteśmy w Snowdin, jesteśmy na Box Road. I ruszamy, zobaczymy co mamy tutaj na północy. To jest wędka przytwierdzona do ziemi. Zobaczymy co tam mamy. Wszystko co jest podczepione do końca to zdjęcie dziwnie wyglądającego potwora. Zadzwoń, to jest mój numer. Zdecyduję się nie zadzwonić. A właśnie, bo mamy telefon. Toriel nie chce chyba z nami rozmawiać. Ups. To jest pudełko. Możesz włożyć przedmiot lub go wyjąć. To samo pudełko pojawi się później, więc nie martw się o powrót. Z poważaniem, miłośnik pudełek. Mamy pudełko i generalnie w pudełku możemy przechowywać rzeczy, które nie są nam przyjemne, na przykład ten patyk. Możemy go sobie przechować. Ale wiecie co, nie. Patyczek to sobie zostawimy. Może być ważne. Dużo rzeczy podobno da się robić z patykiem. I mamy pierwszych przeciwników w Snowdin, Snowdrake. Snowdrake. Ten młody komediant walczy, aby przytrzymać przy sobie publiczność. Better not slow flake out! Może suchary właściwe tylko językowi angielskiemu. Nie mogę tego tłumaczyć niestety. Poprawnie. Dobra. Widzicie, śmieje się, tata się mylił! Więc generalnie, żeby wymusić na Snowdrake'u litość, żeby wejść w ten... żeby skończyć tak walkę, musimy po prostu zaśmieć się z żartu, ale... Musimy zaśmieć się wtedy, kiedy jest żart mówiony, bo inaczej po prostu pojawi się komunikat, że o, nic się nie stało. Sans! I Papyrus! Więc jak mówiłem o Undyne... To nie zdecydowanie, kurczę. Takie... To jest tak jak ta sytuacja, kiedy się idzie do pokoju wszystkiego i takie, ja pukam, ty mówisz. Czy ja otwieram, ty mówisz, coś tam w tym stylu i takie... Ale kto co zrobi? Sans, mój Boże, czy to człowiek? Właściwie wydaje mi się, że to jest kamień. O! Hej! Co jest tam przed kamieniem? O mój Boże! Czy to człowiek? Tak! O mój Boże! Sans, w końcu to zrobiłem! Undyne, ja będę... Będę taki popularny! Będę miał pieniądze z YouTube'a! Subskrypcje! Żółte magiczne guziczki! A widzicie? Sukces na YouTube jest dopiero wtedy, kiedy jest się tak starym, że ciało... Nie ma ciała, tylko są same kości. Nawet bez skóry. Ehem! Człowieku, nie przejdziesz przez tę strefę! Ja, wielki Papyrus, powstrzymam cię! Następnie porwę cię! Dostarczy cię do stolicy! Następnie... nie jestem pewien co. W każdym bądź razie... W każdym razie, bo mi tu ludzie wypominają i na Urlopowicze. Swoją drogą zapraszam na grupę Urlopowicze Sevaliona. Ja wstawię link najprawdopodobniej w opisie. Zapraszam, bardzo przyjemna atmosfera jest. No. Jest tylko jedna grupa taka oficjalna. Zresztą są dwie grupy, była jedna grupa, później się zrobiła druga grupa. Ta druga grupa ma V z dużej literki. Idź dalej tylko, jeżeli się ośmielisz! Nie! To poszło dobrze. Nie martw się, dzieciak. Będę trzymał na ciebie oczodół. No bo w sumie nasz bohater jest dzieckiem takim, więc takie dzieciak to... W sumie też pasuje, nie? Nie jest to aż takie niedorzeczne określenie. A tak, 3 obrona 0. Zobaczcie, że nam w ogóle obrona nie idzie z każdym kolejnym poziomem. To jest zabawne. A, i musimy wyposażyć nową broń, która powinna być silniejsza. Jest silniejsza. Świetnie. Jest tu coś napisane, jakaś narracja na tym kartonowym pudełku. Obserwujesz tą świetnie stworzoną stację obserwacyjną. Kto mógłby to zbudować, zastanawiasz się. Obstawiam, że to był ten bardzo sławny... Gwardzista królewski. Notka, jeszcze nie bardzo sławny gwardzista królewski. Ups. Ice Cap! Ice Cap!
Tak, jak w Soniku jest ten Ice Cup Zone z tą muzyką zrobioną przez Michaela Jacksona, tak? W każdym razie, Jezu Chryste, ludzie, nie! Nie wypominajcie mi już nic więcej nigdy w życiu, że ja mówię tak albo inaczej, bo później ja to poprawiam i jest gorzej. Ja będę mówił w każdym bądź razie, bo to jest moje przyzwyczajenie, to, że jest to źle, mam to gdzieś. Nie wygłaszam mowy jakiejś, robię, zagrajmy wy, ludzie popełniają gorsze błędy, typu wziąść, nie wiem, coś w tym stylu. A że ja mówię w każdym bądź razie, sorry, taki mamy klimat. Ice Cup. Ten młodzieniec zastanawia się, czemu nie nazywa się Ice Hat. Gdzie jest twoja czapka? Well, nie wiem. Dobra, zobaczymy, co my tutaj mamy ciekawego. Możemy go ignorować, skomplementować, albo ukraść mu czapeczkę. W razie możemy dać mu komplement. Możemy poinformować, że ma naprawdę świetną czapkę. Moja czapka jest zbyt głośna, żebym mógł cię przez nią usłyszeć. I to jestem pewien, że to też jest jakiś idiom. Ice Cup chce też czapkę na swojego nosa. Ukradzę. Próbujesz ukraść czapkę, ale nie jest wystarczająco bardzo osłabiony. Wiedziałem! Złodziej! O-o! Okej, to jest w miarę proste, bo... No, to jest w miarę proste. Możemy go osłabić i ukraść mu czapkę. Spróbujemy, wiecie? Śnieg? Nie! To... Jakiś opad z... czapki. Pozostałość z czapki taka. Można by... Osad najlepiej będzie. Residue. O! Teraz możemy ukraść czapkę. Próbujesz ukraść czapkę. I udaje się, ale topi się w twoich dłoniach. Już nie istnieje Ice Cup i dzięki temu możemy wygrać walkę z nim. I możemy ją wygrać na kilka sposobów tak naprawdę. Ja jeszcze, jak będziemy mieli okazję walczyć z Ice Cupem, to wam pokażę. W każdym bądź razie czas to pewien gimmick tej miejscówki. Coś się ruszyło? Czy to była moja wyobraźnia? Mogę tylko zobaczyć rzeczy, które się ruszają. Gdyby coś się ruszało, na przykład człowiek, upewnię się, że nigdy się nie będzie więcej ruszać. Dogo blokuje drogę i zaczynają się psi strażnicy tej placówki, tego miejsca. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi dokładnie. W każdym razie, co możemy zrobić? Możemy go spróbować pogłaskać. Ale Dogo za bardzo jest podejrzliwy, żeby dać się pogłaskać. Nie ruszaj się ani trochę. Mamy tutaj nowy gimmick, który będzie wyjaśniony dalej. W każdym razie nie ruszamy się i okej. Okay. Tym razem się poruszy? Nie ruszamy się spokojnie. Dogo dalej nic nie może znaleźć. I teraz go pogłaszczemy! Co? Zostałem pogłaskany! Pet, pot. Dogo został pogłaskany i dzięki temu możemy walkę z nim przejść w ten sposób. Coś mi pogłaskało. Coś, co się nie rusza. Potrzebuję jakichś psich przysmaków. Ktoś palił psie przysmaki. Okej. Okay. Nie wiem, w sensie, że palił? Wciągał? Nie wiem. Sans! Hej! Mam dla ciebie coś ważnego do zapamiętania. Mój brat ma bardzo specjalny atak. Kiedy zobaczysz niebieski atak, nie ruszaj się i cię nie skrzywdzi. Jest łatwy sposób, aby to zapamiętać. Wyobraź sobie znak stop. Kiedy widzisz znak stop, zatrzymujesz się, prawda? Znaki stop są czerwone, więc wyobraź sobie niebieski znak stop. Łatwe, prawda? Podczas walki myśl o niebieskich znakach stop, napisane żółtą czcionką. Dobre, Sans, dobre. Doceniam to. Wow, lód. A to jest tabliczka, co może przeczytać, co jest na niej. Jakby co to, na lodzie ruszamy się tylko w jednym kierunku. Leboty! Lesser dog! Dobra, wiem, co wszyscy, którzy grali, chcą, żebym zrobił w tej chwili, ale zrobię to na pacyfiście. Na razie coś innego. Mianowicie... Rzucił mu patyk! O, i on skacze faktycznie. Mogę mu rzucić patyk jeszcze raz?
O, i tu się nie ruszamy na niebieskich. I rzuciliśmy mu patyk, w ten sposób walkę wygrywamy. Możemy go jeszcze głaskać. Jak się jeszcze pokaże jakiś Lesser Dog, to zobaczymy, o co chodzi dokładnie. Lesser Doga mogę pogłaskać, albo pogłaskać dosłownie i rzucić mu patyk. Albo i rozwalić. Witaj, jestem bałwanem. Chcę zobaczyć świat, ale nie mogę się ruszyć. Gdybyś był tak miły, podróżniku, proszę, weź część mnie i zanieś ją daleko stąd. Dziękuję, powodzenia. Mamy część bałwana. Co ciekawe, leczy ona za 45 HP, więc mamy jakiś taki przedmiot leczniczy ostatniej szansy. Na północ lód, na południe lód, na zachód lód, na wschód miasto Snowdin i lód. W każdym razie, wracając po lodzie, mogę się poruszać. Jak już wejdę na lód, to idę w tym kierunku, w którym szedłem jakby. Tak działa tutaj... Tak działają lodowe fizyki w tej grze. Kolejny Snowdrake i tego Snowdrake'a już pokonamy, zgodnie z tym, co mówiłem. Mimo tego, że... Flowey próbuje wzbudzić we mnie jakieś tam wyrzuty... Makaroni, stój! Mimo, że chciał wzbudzić we mnie jakieś wyrzuty sumienia, to widać nie za bardzo mu się udało to. Ups. Kolejny potwór pozbawiony... Kolejna rodzina pozbawiona członka swojej rodziny. Dobre, Serik. Dobre. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Jeszcze muszę Ice Cupa pokonać w inny sposób i Lesser Doga. I... Bo jest naprawdę wiele sposobów, na które można te walki dostrzegać. To jest bardzo fajne też. Jesteś tak leniwy! Spałeś całą noc! To się chyba nazywa... Znaczy, drzemałeś całą noc. To się chyba nazywa spaniem. Wymówki, wymówki. O, o! Pojawia się człowiek! Aby cię powstrzymać, mój brat i ja przygotowaliśmy kilka zagadek. Myślę, że ta będzie dla ciebie dość szokująca, bo rozumiesz, to jest niewidzialny labirynt z elektrycznością! Kiedy dotkniesz ścian labiryntu, ta kula dostarczy ci bardzo zdrowego pierdyknięcia prądem. Brzmi jak zabawa? Ponieważ ilość zabawy, którą będziesz miał, właściwie będzie dosyć mała. Tak mi się wydaje. Okej, możesz iść. Cóż. Sans! Co zrobiłeś? Wydaje mi się, że człowiek powinien trzymać kulę. O, okej. Papyrus, wiesz... Potrzymaj to, proszę. Okej, spróbuj teraz. Nie mogę przejść, okej. Ale nie ma co się obawiać, ponieważ Papyrus zostawił nam ścieżkę. Skorzystam. Niesamowite! Ty przebiegły, ty okrutniku. Rozwiązałeś to tak łatwo, zbyt łatwo. Jednakże, następna zagadka nie będzie tak łatwa. Jest zaprojektowana przez mojego brata Sansa. Na pewno będziesz zdumiony. Wiem, że ja jestem. Hej, dzięki. Wygląda to, że mój brat dobrze się bawi. Przy okazji, widziałeś ten dziwny kostium, który nosi? Zrobiliśmy to kilka tygodni temu na przyjęcie z kostiumami. Niczego innego nie nosił od tego czasu. Ciągle nazywa to swoim pancerzem bojowym. Stary. Czy mój brat nie jest zajebisty? Co drugo? Czemu ja musiałem powiedzieć, jak on zajebisty? Jest tyle słów. Czy mój brat nie jest fajny? Po prostu, Boże Święty. Ja muszę być taki edgy, prawda? Ja muszę być taki edgy. Jezu. No, ale to jest lodziarz. Nie rozumiem, czemu się nie sprzedają. Jest idealna pogoda na coś chłodnego. O, klient! Witaj, czy chciałbyś trochę na ice cream? Niezłe lody? Jest to zamrożony przysmak, który ogrzeje twoje serce. Za 15G. Okej. Okay. Bardzo miłego dnia życzę. I dostaliśmy na ice cream, który leczy nas za 15. Zamiast żartu na... etykiecie jest napisane coś miłego, dlatego na ice cream. Bardzo sprytne. Tu mamy kulę śnieżną.
mieliśmy niedawno bałwana. Sobie popchniemy tą kulę. Że ona się zmniejsza, jak jej nie popchamy. Po prostu chyba ona z czasem się zmniejsza. Nie zależy od liczby popchnięć i od czasu, ale mamy ją. Niebieski. Skacząc i obracając się, twój oryginalny styl sprawił, że dałeś radę. Aż 2G. I ta flaga nie ma dla nas niczego więcej. To śnieżna kula. Wygląda jak śnieżna kula. Właściwie jest to śnieżno-dekahedron. To jest jakaś bryła, prawda? To jest albo bryła, albo jakaś figura na płaszczyźnie, która ma bardzo dużo... Chyba to bryła jest, nie? Tak mi się wydaje. Nie jestem dobry z geometrii. Sans! Co ty tu robisz? Może Sans jest wszędzie? Też myślałem o sprzedawaniu łakoci. Chcesz trochę smażonego śniegu? Tylko za 5G. Czy powiedziałem 5G? Miałem na myśli 50G. Naprawdę? Co powiesz na 5000G? 50000G! Ostatnie słowo. Co? Nie masz pieniędzy? W porządku. Nie mam żadnego śniegu. Masz rację. Powinienem więcej wymagać. Okej. Boże. Dobra. Mamy budki. I mamy ocenę zagrożenia przez zapach. Zapach śniegu... bałwan? Zagrożenie białe może stać się zagrożeniem żółtym. Niepodejrzany zapach? Taki sobie pieseł. Jemniczek. Szczeniaczek. Szczeniaczek. Niebieski. I to jest zapach... toczenia się. Dziwny zapach? Ludzie. Zielone, tak? Zielone. Dobre. Dobre psy. Naprawdę. W ogóle wszystko jest tak? Jest yellow, blue i... no. Żarciki. O psach. Człowiek, mam nadzieję, że jesteś gotów na... Sans? Gdzie jest zagadka? Jest tutaj, na ziemi. Zaufaj mi. Nie ma mowy, że przez nią się przedostaną. Co my tu mamy? Mamy wykreślankę. Hej, dzieciaki, możecie pomóc mi rozwiązać tę amigłówkę? No i mamy wykreślankę, cholera jasna, ja nie wiem jak ja przez to przejdę. Znajdziemy sobie słowa. Mam na pewno cigars, mam na pewno sig w tym samym jakby. To mogę znaleźć. Giasfclfebrechber. Co zabawne, to nie jest to słowo tam na górze. Ponieważ jest tam błąd, zamiast febre jest fubre. Więc to jest bardzo trudna wykreślanka, strasznie. Chyba, że też sugestie na dole są od Sansa, wtedy rozumiem. I faktycznie jest to zagadka nie do przejścia, ponieważ nie możemy uzupełnić tego jednego wyrazu. Przejdę sobie obok. Sans to nic nie zrobiło! Ups! Wiedziałem, że powinienem użyć dzisiejszej wykreślanki. Co? Wykreślanki? Nie wierzę, że to powiedziałeś. Moim zdaniem Junior Jumble jest najłatwiejsze, najtrudniejsze. Co? Naprawdę, stary? Ten easy peasy... Dla easy peasy łamigłówka? To dla dzieciaków. Niewiarygodne. Człowiek, rozwiąż to! Co jest trudniejsze, Jumble czy... krzyżówka? Powiemy, że Jumble, to Papyrus będzie zadowolony. Haha, tak! Ludzie muszą być bardzo inteligentni. Jeżeli także myślą, że Junior Jumble jest takie trudne. Nie. Dzięki, że powiedziałeś Junior Jumble tylko po to, aby przypodobać się mojemu bratu. Wczoraj utknął, próbując rozwiązać horoskop. No. Hej, Sans! Różne ludzie mają przyzwyczajenia. Wiedząc, że myszka może któregoś dnia znaleźć sposób, aby ogrzeć spaghetti, wypełnia się to determinacją. I przestrzeliliśmy się przy spaghetti. Po prostu. Okej. Okay. Zamrożone spaghetti i nawet przytwierdzone do stołu znowu. Kolejna rzecz. Wcześniej był ser, teraz jest spaghetti. Mamy mikrofalówkę niepodłączoną. Wszystkie ustawienia mówią spaghetti. Wszędzie jest napisane spaghetti.
Notka od papyrusa. Człowiek! Proszę naciesz się tym spaghetti. A nie wiesz, że to spaghetti to pułapka? Zaprojektowana, aby cię tu zatrzymać. Będziesz tak zajęty jedzeniem tego, że nie zdasz sobie sprawy, że nie idziesz naprzód. Świetnie zaprojektowane przez wielkiego papyrusa. Nie, papyrus.